Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, jeżeli chcesz otrzymać 100 tysięcy V-dolców na swoje konto w Fortnite. Siema, jeszcze przed startem tego filmu powiem wam o wielkim konkursie na 5600 V-dolców, który organizujemy wraz z Heroskiem. Wyniki pojawią się 20 maja o godzinie 15 na naszych społecznościach na YouTubie. Oraz dwie szczęśliwe osoby zostaną wylosowane i dostaną po 2800 V-dolców. Jedyne trzy proste kroki, które musicie zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie, to zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować z dzwoneczkiem mój kanał oraz kanał Heroska, który znajduje się w pierwszej linii opisu, oraz w komentarzu napisać biorę udział oraz wasz nick z Fortnite'a. Przypominam, abyście nie oszukiwali, ponieważ jeżeli przykładowo nie zasubskrybujecie kanału Heroska oraz zostaniecie wylosowani, no to niestety nie będziecie mogli odebrać waszej nagrody. Dzięki, no i zapraszam do oglądania! Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo, w tym filmiku chciałem wam przedstawić 5 darmowych nagród, które musicie odebrać przed startem sezonu trzeciego. Kończycie ten film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i naprawdę niewiele zostało nam do 10 tysięcy obserwujących na Instagramie, także koniecznie was tam zapraszam. No i jeżeli chcecie ze mną pogadać, no to możecie wbić na mojego Discorda, ponieważ naprawdę często rozmawiam tam z widzami. Także koniecznie was tam zapraszam, wszystkie linki znajdują się w opisie, a teraz lecimy! Także na początek chciałem wam jeszcze tylko przypomnieć, że możecie sobie nadal odebrać GTA 5 w sklepie Epic Games za darmo. Wystarczy, że po prostu wejdziecie sobie właśnie w sklep Epic Games, no i odbierzecie GTA 5. Wydaje mi się, że jest naprawdę warto, ponieważ ta oferta już niedługo się kończy, no a póki co możecie to zrobić za darmo, więc wydaje mi się, że jest naprawdę warto. No i przechodząc do pierwszej nagrody, to jest to parasolka z tego sezonu. Jak wiemy, parasolki z sezonu na sezon są właśnie inne. No i nie oszukujmy się, ale w tych początkach sezonach parasolki były naprawdę kozackie. No i są to, można by z jednej strony powiedzieć, dość rzadkie parasolki, ponieważ nie każdy właśnie posiada parasolkę na przykład z drugiego czy trzeciego sezonu. Ale generalnie ta parasolka, która jest w tym sezonie, jest naprawdę warta uwagi i według mnie jest ona naprawdę spoko i mi jak najbardziej się ona podoba. I wiem, że są też osoby, które właśnie jeszcze nie mają wygranej w tym sezonie, także no troszeczkę słabo, a sezon już dobiega końca. Kolejną nagrodą jest to właśnie Deadpool. Generalnie Deadpool będzie dostępny tylko w tym sezonie i tylko w tym sezonie będziecie mogli ukończyć wyzwania Deadpoola, żeby właśnie zdobyć tego skina. Generalnie no to skin ten zapewne w przyszłości będzie rzadki, no i osoby, które właśnie nie grały na przykład w sezonie drugim rozdziału drugiego, czy coś takiego, po prostu nie będą posiadały tego skina, a wy będziecie mogli się, że tak powiem, przed nimi chwalić, że właśnie wtedy graliście. Także naprawdę polecam sobie tego skina odebrać. Teraz przejdźmy sobie do naprawdę rzadkiego plecaka, a najdokładniej neonowych skrzydeł. Generalnie no to plecak ten już w następnych sezonach będzie naprawdę rzadki, ponieważ Epic Games, jak sami napisali, dali ten plecak tylko dla osób, które wbiły na początek właśnie tego trybu, czyli Królewska Impreza. Generalnie plecak ten jeszcze przez kilka dni będzie do odebrania na wasze konto, a potem już niestety, ale no... cóż, po prostu nie będziecie go mogli odebrać. Więc jeżeli na przykład gdzieś wyjechaliście, czy coś takiego, w sumie w co wątpię, ale no to mogliście na przykład nie grać w Fortnite'a i potem wrócić, no to niestety nie otrzymaliście tego plecaka na wasze konto. Następną nagrodą, a jest już czwarta nagroda, są to wyzwania do grywki. Generalnie no to wyzwania do grywki będą dla każdego. No i właśnie... w tych wyzwaniach będziecie mogli zdobyć style do właśnie skinów Scarnetu. Jeszcze dokładnie nie wiadomo do jakich, ponieważ Epic Games jeszcze tego nie udostępniło. Ale właśnie gracze spekulują, że będzie to Brutus, Tientina oraz Podniebna. Także wydaje mi się, że są to jak najbardziej spoko skiny, no i też gracze mówią, że jeden ze styli może być właśnie do agenta Bananka. Ale w sumie troszeczkę w to wątpię. I moi drodzy, ostatnią nagrodą na naszym koncie, którą koniecznie musicie sobie odebrać właśnie przed startem sezonu trzeciego, są to sztandary za wbijanie levelu. Generalnie no to macie teraz tutaj 5 sztandarów i za poszczególny level odblokowywuje się właśnie poszczególny sztandar. Generalnie sztandary te według mnie są naprawdę fajne i wydaje mi się, że naprawdę warto je sobie odblokować. Ponieważ jeżeli na przykład będziecie latali z tym ostatnim sztandarem, to nie oszukujmy się, ale gracze będą naprawdę zdziwieni, jak wiele czasu poświęcacie na grę i możliwe, że nawet przestraszą się oni i was. Także moi drodzy, wydaje mi się, że naprawdę warto wbić sobie te sztandary. No i co moi drodzy, to już by było na tyle, że ten odcineczek. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!